Cześć moi drodzy, jestem Blady, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Assassin's Creed, pierwszą część. Nie jesteś zmęczony? Dobra, tu na razie chyba nie możemy już pogadać, idziemy chyba spać, bo tak to co więcej tu się uda zrobić. Chyba nic. Dobra. Co jest? Ktoś tu był. Wygląda na jakiś kod dostępu. Okej, warto wiedzieć. Dobra. Zobaczmy. Może to jest kod do tych drzwi. No i super. Zatem pytanie, co możemy zaraz tu robić. Okej. Tu mamy chyba jakiś ten. Jakiś... To w zasadzie było. Okej. A możemy się chyba do komputera włamać w takim razie. Ciekawe. Nie, niestety nie możemy. Tu się włamać, dobra. A do tego? O, witaj Lucy. Okej, tu mamy jakieś tam sprawa, zabiła się. I można dowiedzieć, że tam trochę o lore ta gry. Dobra, nie można kontynuować. Dobra, wychodzimy za Nimusa. Idziemy ten, idziemy. Idziemy spać. Dobra. Coś ciekawego? Chyba nie. Okej, dobra. A idziemy spać. Halo, gro, co się dzieje? No i dobra. Ktoś tam widzi wzrokiem orła, powoli. Następnego dnia rano. Patrzcie, z drugiej strony śpi. Wstajemy! Mamy przed sobą nie lada dzień. Podejrzanie pan dzisiaj radosny. Panna Stillman wprowadziła pewne poprawki do Animusa. Powinien pan móc pozostać w środku znacznie dłużej. I pomóc wam w waszym poszukiwaniu skarbów. To poważna sprawa, panie Miles. Wydaje mi się, że nie docenia pan ogromu pracy, którą wykonuje Abstergo. Może to dlatego, że nie wiem, czym właściwie się zajmujecie. Zmieniamy świat. Codziennie na 100 różnych sposobów. Czy zdaje pan sobie sprawę z tego, że na przestrzeni ostatniego tysiąclecia prawie każde większe osiągnięcie na polu medycyny, inżynierii czy filozofii wyszło od Abstergo lub naszych poprzedników? To dość śmiała teza, doktorze. Chyba jednak odrobinę pan przesadza. Ależ skąd? O, z całą pewnością nie znajdzie pan naszych nazwisk na patentach. To by zbytnio przyciągało uwagę. Bardzo dokładnie wybieramy, komu co udostępnić. Po co? Czy to nie oczywiste? Dzięki temu kontrolujemy sytuację. Ale jak? Dlaczego jesteście tacy niezwykli, tacy mądrzy, że wynajdujecie to wszystko, podczas gdy my, zwykli śmiertelnicy, kręcimy się jak pijane dzieci we mgle? Szczerze mówiąc, nie wynajdujemy tego. Raczej znajdujemy. Znajdujecie? To dary, panie Miles. dary od tych, którzy byli przed nami. Wrócimy do tego tematu, nie traćmy już teraz czasu. No i dobra. Dobra, idź. Miałem iść Crane. Dzień dobry, Desmondzie. Tak, cześć. No i dobra. No i cóż, kolejna sesja w animusie. Okej, dobra. Zobaczmy, no to co, kontynuuj. Skontrowanie silnego ataku sprawi, że przeciwnik będzie... No dobra. Dobrze się spisałeś. 3 z 9 nie żyje i dziękuję ci za to. Ale nie myśl, że spoczniesz teraz na laurach. Twoja praca dopiero się zaczyna. Cokolwiek rozkażesz, mistrzu. Król Richard, ośmielony zwycięstwem pod Akką, szykuje się, by ruszyć na południe, na Jerozolimę. Salah ad-Din zapewne wie o tym i zbiera swoich ludzi pod zniszczoną cytadelę Arsów. Czy mam więc zabić ich obu? Zakończyć wojnę, zanim na dobre się rozpocznie? Nie. To sprawi tylko, że ich armie się rozproszą. 10 tysięcy wojowników bez dowódców rozbiegłoby się po Ziemi Świętej w krwawym szale. Nim się spotkają, minie wiele dni. A póki maszerują, nie walczą. Musisz zająć się bardziej bezpośrednim zagrożeniem. Ludźmi, którzy pod ich nieobecność chcą sprawować władzę. Daj mi ich imiona, a ja dam ci ich krew. Oto one. Abu'l Nuqoud, najbogatszy człowiek z Damaszku. Mach Adin, regent Jerozolimy. Wilhelm z Monferatu, suzeren Akki. Jakie są ich zbrodnie? Chciwość, arogancja, rzeź niewinnych. Musisz udać się do ich miast, posłuchać, co mówią ludzie. Poznasz sekrety ich grzechów. Nie próbuj zwątpić w to, że ci ludzie stoją nam na przeszkodzie w walce o pokój. A więc zginą. Otrzymasz kolejny ze swoich przedmiotów. Weź to. Używaj tego dobrze. Wróć do mnie po śmierci każdego z nich, byśmy mogli lepiej zrozumieć ich zamiary. I jeszcze jedno, Altairze. Uważaj na siebie. Twoja praca z pewnością przyciągnęła uwagę strażników miejskich. Będą teraz bardziej podejrzliwi niż w przeszłości. No dobra, co my mamy? Łapanie za krawędź, łamanie chwytu. Dobra. No i okej. Zatem... Znowu chyba czeka nas ćwiczenie na dziedzińcu, no. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Dobra, no nie mam wyboru. Dobra, więc co muszę zrobić? Połamanie chwytu. Trzymując prawy przycisk myszki, naciśnij shift i widzisz, że przeciwnik zamierza cię złapać. Dobra. Doskonale. Dobra. Mistrzostwo. Elegancko. I jeszcze raz. Tak właśnie, moi uczniowie. Każdy z nas powinien walczyć. No dobra. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Dobra, moi drodzy. To teraz chyba wypadałoby po prostu zrobić cięcie. O, można się teleportować? Wybierz cel. Damaszek. Myślę, że do Damaszku. Na obrzeża. Przygotowanie jest podstawą sukcesu. A, czyli chyba nie trzeba za każdym razem jeździć w takim razie. No, wskakujże na tego kunia. Bo musimy dać się do dzielnicy bogaczy w takim razie. Dobra. No i mogłem się tepnąć do biura, ale już trudno. No i dobra. Ktoś cię obserwuje, uważaj co robisz. Dobra. No to zaczynamy śledztwo. Razem w innej dzielnicy. A gdzie są uczeni? Chodźcie. No i dobra, i idziemy razem z tymi uczonymi. On się zbagował. Dobra. W każdym razie idziemy dalej. To był ten chyba król kupców. Bogaty człowiek Damaszku. Jesteś mądry i dlatego przychodzisz do mnie. No dobra, zatem się wtapiamy w mędrców. Dobra. Przepuścili nas bez problemu. Jeszcze dwóch kolejnych strażników jest. Dobra, i biegniemy dalej. Do kolejnej dzielnicy. No i dobra, zatem jedziemy sobie, znaczy biegniemy. Jeszcze 160 metrów. Interesują cię może moje towary? Po co on się tak śpieszy? Nie powinien tego robić. Nie wiem, chce mi trężyć czasu. Dobra, 100 metrów jeszcze. Chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych. Występują przeciw Boga i muszą za to zapłacić. Czyżby przed kimś uciekał? 40 metrów. A nie, bo tu chyba trzeba przejść po prostu jakby... Pewnie przed jakąś bramę trzeba przejść, znając życie. Dokąd on pobiegł? Nie, proszę, nie odchodźcie, tylko parę moment, proszę. Zajmie Jaffę. Nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Dobra. Jesteśmy na jakimś dziedzińcu. Dobra. Błagam was, błagam, tylko o parę moment. Dobra. 80 metrów do tej wieży, czy tam czego? Wygląda jakby go ktoś... Ej, dobra. Po co on to stanie się wygłupiać? To chyba tutaj gdzieś. Dobra, wchodź do góry. Altairze. Zawróć w tej chwili. Dobra, ktoś tam się... Prół do tego, do Altaira. Jeszcze wyżej. Dobra, i zobaczymy, co w tym Damaszku jest ten. Tam chyba był ten nasz pierwszy cel na tamtym bazarze. Dobra. No i dobra. Tak. W bogatej dzielnicy 10 punktów widokowych jest. No elegancko. I tu mamy niedaleko... Idź sobie! Złodzieju! Jesteś w świecie! Co robisz? Nie zrobiłam nic złego! Niewierny! Nie dasz rady mi uciec! Może nie zauważyłeś, że już przegrałem! Jak to możliwe? Dobra. No, chodźcie. Dobra. Okej. No i coś jeszcze? Dobra. Ocaliłeś mnie. Całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu. Dobra. I tu mamy niedaleko już punkt widokowy, kolejny. Ale sobie do niego pójdziemy, dobra. Tak, 10 mieszkańców jest do uratowania w bogatej dzielnicy. Dobra, musi to jakoś spiąć. Dobra. I skakujemy do góry. Tam widzę jakiś... Tam chyba byliśmy przed chwilą, ale to nieważne. Dobra. Jeszcze wyżej. Ech, masakra. Dobra, chodź, Altairze. Sobie... ten. I synchronizacja. No i dobra, śmiesznie to wygląda, jak jest ten, ta granica. No i dobra, i mamy jakąś misję. Tu niedaleko. Tak, 2 na 10. 1 na 5 zostali. No i po coś to zrobił? Nie, proszę, nie odchodźcie, tylko parę monet. Wygląda, jakby go ktoś... Dobra, o, tu jest nasz informator. Altairze, przyjacielu, bracie, minęło tyle czasu. Słyszałeś coś nowego o Adze, od kiedy odeszła? Nie? Szkoda. Na pewno kiedyś ją odnajdziesz. Słyszałem, że Abu'l Nuqoud ma pióro na czubku głowy. Może mógłbym ci pomóc, lecz czeka na mnie zadanie. Mam 4 cele, które muszę zlikwidować przed południem. Zrobimy to razem, jak za starych, dobrych czasów? 2 dla ciebie, 2 dla mnie. To osobiści strażnicy Abu'la Nuqouda. Szybko ich dostrzeżesz. Dobra, czyli zlecenie. Dobra. Za tym biegniemy. Mamy niecałe 3 minuty. Dobra. Okej. Błagam, panie. Umieram z głodu. Okej. Paru groszy na jedzenie. Wyjdź z tego trybu. Proszę tylko o... Dobra. I wskakujemy na górę. Tym na razie się nie zajmiemy, bo nie mam czasu. Aha, to chyba na targu. Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie. Król niewiernych chciałby zetrzeć... Jak się tam dostać? Jesteś ty. Dobra. Dziękuję. Kuźwa, wykryli mnie. Ech. Dobra. No nie, jeszcze mnie trafił. Dziad jeden. Dobra. No dobra. No niestety, trzeba... Dobra, tutaj trzeba po prostu pokonać. Nie da się kontrę zrobić tym ostrzem? No trudno. Dobra. Dobra. No, chodźcie. Dobra. No nie jest zły. No i dobra. I zatem jeszcze raz zaczynamy tę misję. Dobra. Mamy... 3 minuty już niecałe. Ten człowiek właśnie kogoś zabił. Dobra, chyba mnie nie wykryli. Dobra. Dobra, udało się bez problemu tym razem. Nie rozumiecie, ja nic nie mam. Jeszcze mamy 2,5 minuty, dobra. Czy to nie wspaniałe? Tak jak w Alep, pamiętasz? Oto co znalazłem przy jednym z ludzi króla kupców. To chyba plan rozmieszczenia straży. Z pewnością przyda ci się w twej misji. Zajrzyj do mnie, kiedy tylko zawitasz do Damaszku. Wiesz, że moje drzwi zawsze stoją przed tobą otworem. Pokój z tobą, przyjacielu. No i dobra. I mamy zaznaczenie. Dobra, tu mamy misję do uratowania. Do uratowania. Uratowania tych. Że już przegrałeś. Dobra, bez problemu. Mam taką nadzieję, ale lepiej nie kusić licha. Wracam do domu i możesz być pewien, że szybko z niego nie wyjdę. Dobra. Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. Mógłby zrobić coś takiego. Dobra. Tu już 1/5 mieszkańców dzielnicy... tych dzielnicy bogaczy uratowana. Dobra. Idziemy sobie dalej. Chwała Salah ad-Dinowi, bowiem znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Dobra. Idziemy sobie, biegniemy sobie dalej, jeszcze 60 metrów, to chyba gdzieś tam. Już strzeżony ten budynek. Może nie aż tak bardzo. Aha, dobra. Altair nie umie pływać. Zapomniałem. W czasie ucieczki obalaj ludzi, którzy staną ci na drodze. Okej, dobra. Ech, kawałek dalej nas czytało, dobra. No tu jest chyba bliższe wejście. Dobra, 70 metrów, 60, 50, 30. No dobra. Ja tu mamy jakieś te przypory, chyba tak nazywa fachowo, taki element architektoniczno-inżynieryjny. Dobra. Dobra, wchodzimy jeszcze wyżej i to już jesteśmy chyba na miejscu, dobra. Nie masz po co tu być. Tak, dobra. Synchronizujemy. Nie masz po co tu być. Odejdź! No i dobra. A jak tak chcesz, to... Próbuję go zrzucić. Nie da się. Dobra. Niestety nie dało się go zrzucić. Tu mamy misję kradzieży. Oj. Of, 1 punkt tam został. Dobra. Tak. Wzrokowa można uzyskać tylko jak ma pełne zdrowie po prostu. Dobra. A cóż to za dźwięki? Dusił. Dobra. Co za głupiec? Tak, trzeba zejść na dół. Chcesz czegoś? Za blisko, dobra. Dobrze, że przybyłeś. To zaszczyt móc służyć. Czego potrzebujesz? List, który ci dałem, musi zostać dostarczony do obozu Salah ad-Dina. Odszukaj tego, którego zowią Hiszamem. On będzie mógł ci pomóc. Nie mów o tym nikomu innemu. Nikt nie dowie się o mej misji. W takim razie spotkanie dobiegło końca. Dobra. Nie rób tego więcej, jasne? Mam tamtego w tej żółtej manie. No i elegancko. Okej, zdobyłem list świadczący o tym, że król kupców wydaje przyjęcie w swoim pałacu. Dobra. Moi drodzy, tym akcentem, tym misją kończymy dzisiejszy odcinek. Albo nie, jeszcze mamy tu ocalenie tych... Ocalenie... mieszkańca. To jeszcze zrobimy to ocalenie mieszkańca i będziemy kończyć ten odcinek. Dobra. No, chodź. Dobra. Dobra. I koniec. A nie, jednak przybiegł jeszcze ktoś. Okej, dobra. Dzięki ci. Dzięki. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. O nie, co tu się stało? No i moi drodzy, tym akcentem kończymy już ten odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie go. Zachęcam was do łapkowania, napisania komentarzy, do subskrypcji kanału, a tak do udostępniania odcinka na waszych social mediach. Dziękuję wam za oglądanie. Życzę wszystkiego dobrego. Cześć.